Szanowni Państwo, chciałem Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym składamy wniosek o natychmiastowe odwołanie wojewody opolskiego do właściwego ministra. I jako uzasadnienie przedstawiam to, że zamknięcie mostu na Niemodlińskiej to nic innego jak zemsta polityczna na mieszkańcach Opola za to, że nie głosowali na partię pana wojewody. I przypomnijmy sobie wszystkie fakty od początku. Otóż po pierwsze, w sprawie tego mostu istnieje jedna opinia wybitnego eksperta, który mówi, że co? Most może być dalej użytkowany. Przypominam, wojewoda nie przeprowadził żadnych swoich badań, nie zlecił żadnej swojej ekspertyzy. W żaden sposób sam, przynajmniej w sposób formalny, nie monitorował tego, co dzieje się na moście. I mimo tego podjął decyzję niezgodną z tym, co jest w opinii tego, jeszcze raz podkreślę, wybitnego fachowca, o której Państwo wiecie. Po drugie, stan mostu jest od czasu wydania tej opinii co miesiąc monitorowany przez Miejski Zarząd Dróg. I z naszej wiedzy wynika, że urzędnik wojewody opolskiego nie zwrócił się nawet o to, żeby sprawdzić, jak wygląda stan tego mostu monitorowany co miesiąc. A przypominam Państwu, z tej opinii wynika, że stan tego mostu się nie pogarsza, czyli dalej może być użytkowany. I mimo to, podkreślam, wojewoda podejmuje taką decyzję, nie mając żadnej innej ekspertyzy. I szanowni Państwo, co w tym jeszcze niezwykle istotne, w tej całej manipulacji? Otóż Urząd Wojewódzki kłamie, mówiąc o tym, że to właśnie wojewoda czy jego urzędnik, inspektor nadzoru budowlanego, ponosi wyłączną odpowiedzialność, jeżeli coś by się z tym mostem ewentualnie stało. No, szanowni Państwo, no, ja nie wiem, jak można tak bezczelnie oszukiwać. Wystarczy sięgnąć sobie do ustawy o drogach publicznych, z której wynika, że odpowiedzialność w pierwszej kolejności ponosi kto? Zarządca obiektu. A kto jest, proszę Państwa, zarządcą obiektu? Miasto. I możecie Państwo zapytać, jakie to ma znaczenie. No, znaczenie ma to najważniejsze, ano takie, że osoba, która ponosi fizyczną odpowiedzialność za to, że za ewentualną tragedię budowlaną, to jest oczywiste, że będzie skłonna do mniejszego ryzyka. A mimo to miasto, które ponosi taką odpowiedzialność, mówi, proszę bardzo, ten most można dalej użytkować. W związku z tym ludzie, którzy się na tym znają, są przekonani, że temu mostu nic absolutnie nie grozi. Szanowni Państwo, ja chciałbym jeszcze podkreślić tak już na marginesie tej dyskusji jeszcze jedną rzecz. Otóż ja z całą pewnością należę do ludzi, przynajmniej na opolskiej scenie politycznej, twardych w polityce. Ja jestem osobą, która już na własnej skórze, Państwo wiecie, wielokrotnie się przekonała, że polityka to nie jest działalność charytatywna. Ale mimo to nigdy, podkreślę jeszcze raz, nigdy do głowy by mi nie przyszło, żeby użyć argumentu mostu, żeby się zemścić na konkurencie politycznym. Do głowy by mi to nie przyszło, żeby wziąć na zakładników mieszkańców Opola. To już jest, proszę Państwa, absolutny skandal. I ja uważam, że osoby, które wprowadzają takie elementy do gry politycznej, powinny ponieść za to odpowiedzialność. Tym bardziej, mam do tego tytuł, tym bardziej, że chcę Państwu powiedzieć, że w 2007 roku byłem jednym z najbliższych współpracowników poprzedniego wojewody. I jak Państwo wiecie, w 2007 roku stan mostu był podobny jak teraz. I do głowy mi nie przyszło, żeby zwoływać naradę u pana wojewody i dokopać Ryszardowi Zembaczyńskiemu czy Platformie Obywatelskiej, zamykając ten most. Mimo że podkreślam, z ekspertyz wynika, że wtedy, w 2007 roku, jego stan był podobny jak dzisiaj. Do głowy mi to nie przyszło, moja fantazja tego nie obejmuje. I właśnie, drugi element, odpowiedzialność. Otóż pojawiają się w przestrzeni publicznej takie oto informacje, że odpowiedzialny może być wicedyrektor MZD, że odpowiedzialny może być już, co już jest w ogóle kuriozum, rzecznik prezydenta. Tymczasem przypominam, że organami w mieście są prezydent i Rada Miasta. Miejski Zarząd Dróg wykonuje wolę Rady Miasta. I otóż, szanowni Państwo, na wypadek tej dyskusji zrobiłem sobie kwerendę również swojej pracy jako radnego miasta, ponieważ akurat jeszcze jak byłem radnym, to tym mostem na Niemodlińskiej byłem wyjątkowo zainteresowany, ponieważ mieszkam na ulicy Damboniej i codziennie nim jeżdżę. Przypominałem o tym, że trzeba się zabrać za ten most, że to jest jedna z najważniejszych inwestycji, że grozi nam prędzej czy później to, że tą inwestycją, że trzeba będzie znaleźć dodatkowe środki na tą inwestycję. I otóż, szanowni Państwo,
Platforma Obywatelska, która rządziła i w Radzie Miasta, i miała prezydenta swojego, za każdym razem odpowiadała mi, że są ważniejsze sprawy. Wszystkie moje apele o remont tego mostu odbijały się jak od ściany. I dobrze by było, żeby przypomnieć, czym w tym czasie zajmowała się Platforma Obywatelska. Mostem na Niemodlińskiej nie chciała się zająć, a czym się zajmowała? Pozwólcie, że Państwu przypomnę. Przez 6 lat, jeżeli mówimy o komunikacji. Przez 6 lat zajmowała się tym. Koleją powietrzną. Przypominam Państwu. Na most na Niemodlińskiej nie było czasu. Ale na fruwanie i owszem. Dlatego przerzucanie odpowiedzialności Platformy Obywatelskiej na kogokolwiek innego w tej chwili to jest absolutny skandal. Szanowni Państwo, jeszcze jest jedna rzecz w tej sprawie. Otóż ja, jako osoba, która przez wiele lat jeszcze w Radzie Miasta była w Komisji Bezpieczeństwa, jako teraz członek Komisji Infrastruktury, Sejmowej Komisji Infrastruktury, jestem w stanie Państwu powiedzieć, że w Opolu znajdują się obiekty inżynieryjne w dużo gorszym stanie. Ale nie chcę nawet podpowiadać Platformie, które to są obiekty. Bo jeszcze się okaże, że będzie chciała dokopać nie swojemu układowi i za chwilę się okaże, że jeszcze kolejne mosty trzeba pozamykać i to najlepiej przed festiwalem, żeby cała Polska widziała, jakie są nieudolne władze naszego miasta. Bo również uważam, że termin 1 czerwca to nie jest żaden przypadek. Oni to robią celowo, żeby pokazać całej Polsce przed festiwalem, że kluczowa arteria tego miasta jest zamknięta, że miasto jest całkowicie, zakorkowane. Kolejny element. Uważam, że nie ma również przypadku w tym, że wokół tej całej historii kręcą się młode wilczki z Platformy Obywatelskiej. Ja przypominam, że to dokładnie oni w 2011 roku uknuli intrygę, żeby wyrzucić z ratusza Arkadiusza Wiśniewskiego. To potem oni stali za koronkową intrygą związaną z ulicą Andersa, żeby wkopać w to prezydenta. I dokładnie oni teraz stoją za intrygą związaną z tym, żeby ten most został zamknięty po to, aby władze miasta, aby złość mieszkańców, którzy staną w korkach, spadła na władze miasta. Ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości. I w takim razie chyba warto zadać publiczne pytania, bo ja wiem, tak jak Państwu mówiłem, jestem byłym pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego i wiem, że tego typu narady odbywają się u wojewody. Wiem, że zawsze odbywają się w obecności również szefa gabinetu wojewody, czyli w tym wypadku pana Szymona Głazy, który ma polityczny interes w tym, żeby zemścić się za to, że został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. I to są pytania, które trzeba zadać. Czy taka narada się odbyła? Czy ta narada odbyła się w obecności pana Szymona Ogłazy? Czy on naciskał w tej sprawie? I dążąc już do konkluzji. W mojej ocenie ten wojewoda, Ryszard Wilczyński, przejdzie do historii jako osoba, która użyła w dyskusji publicznej najgorszego argumentu. Przejdzie do historii jako człowiek, który zamknął most, żeby zemścić się na mieszkańcach Opola, którzy nie zagłosowali na jego partię. W związku z tym przejdzie do historii jako najgorszy wojewoda w historii. I ja dlatego uważam, że Platforma Obywatelska powinna natychmiastowo, ta centralna, natychmiastowo odwołać wojewodę ze swojego stanowiska. I na sam koniec Państwo mogą zadać pytanie, dlaczego ja używam argumentu i mówię, że to jest wina wojewody. Ponieważ po pierwsze, wojewoda jest zwierzchnikiem inspektora nadzoru budowlanego. Tak jakoś dziwnym przykładem się zdarza, że od wydania tej opinii przez 2 lata nic się nie zmieniło i jak rządziła Platforma w Opolu, to dziwnym przykładem, mimo że pan inspektor mówi, że 2 lata nie jeździ tym mostem, prawda? No to dziwnym przykładem jakoś tego mostu nie zamykano. To po pierwsze. Po drugie, nie mam żadnej wątpliwości, tak jak Państwu wspomniałem, że tego typu narady odbywają się jednak u wojewody i takiej decyzji nie da się podjąć bez udziału pana wojewody. No i po trzecie, ja myślę, że tutaj elementarna uczciwość też obowiązuje w debacie publicznej, żeby nie zwalać się na ogon, tylko żeby zawsze dążyć do głowy. Bo jeżeli na przykład Państwo macie na słuszne, niesłuszne pretensje, na przykład o różnego rodzaju zmiany personalne, no to przecież to jest oczywiste, na przykład w ratuszu, tak? Nie obciążacie osób, które przeprowadzały te zmiany, czyli na przykład członków Rady Nadzorczej, tylko zawsze jest kto? Prezydent, tak? Zawsze idziecie do głowy, czyli do prezydenta. We'll be right back.